Hej moi drodzy, witam was serdecznie, tutaj Hanta i kolejny, mam nadzieję, krótki vlog. Nie mam tu, a mam timer, dobra, mam timer, to to mogę patrzeć, czy się rozgaduje, czy nie. A piękny dzień jest, piękna pogoda, wali słońcem, ja sobie postanowiłem usiąść na balkonie i nagrać to dla was, bo akurat mam w tym momencie aparat tutaj od Bartka pożyczony. A usiadłem sobie na balkonie, bo stwierdziłem, że to fajny pomysł. Zachęciła mnie do tego Masza, która robi chyba vlogi zawsze na balkonie. Znaczy może nie zawsze, ale często robi vlogi na balkonie i ostatnio też jakiś vlog na balkonie miała, więc stwierdziłem, czemu nie na balkonie, skoro jest ładna pogoda. No natomiast wy i tak nic nie widzicie, widzicie tylko mnie z tego, co widzę po ekranie, bo po prostu jest kontrast. Też czekajcie, co jest w tamtym kierunku. A tam jest niebo, także i tak chuja będziecie widać, bo niebo jest praktycznie białe od chmur. Takich delikatnych chmurek i światło się tak załamuje, że jest strasznie jasne niebo i po prostu aparat nie łapie kontrastu, ale dobra. Słuchajcie, chciałem się po części odnieść do poprzedniego vloga, tego o papierosach, a papierosach. Pod vlogiem był gołąb. Bardzo duży odzew był pod vlogiem i nie mogę tu powiedzieć, żeby odzew był pozytywny albo negatywny. Bo fajnie, że była taka szeroko zakrojona dyskusja o tym wszystkim, prawialiście mnie i tak dalej, o tych całych papierosach, i ogólnie tutaj wiesz, kilka kwestii, znaczy tak po części chcę się do tego odnieść, ale raczej vlog, tak jak widzicie, po temacie troszeczkę i ten o czymś szerzej. Słuchajcie, odnośnie samego nazewnictwa, liquid, cały czas poprawialiście, że to liquid jest. No słuchajcie, ale liquid po angielsku oznacza ciecz, tak? I tylko i wyłącznie tyle. To jest zjawisko właśnie przyjmowania, w Polsce jest taka tendencja teraz, przyjmowania angielskich nazw, angielskich słów i nadawanie im znaczenia jakby konkretnej nazwy, konkretnego obiektu, tak? Na przykład spotkałem się z tym, no bo na przykład są dwa rodzaje tostów, tak? Są takie tosty, które się wrzuca do tostera. Ja to właśnie nazywam toster i tostownica, tak? Toster, dla mnie przynajmniej, to jest takie urządzenie, gdzie dwie suche krągi chleba wrzucam tak pionowo i one się grzeją i wyskakują do góry później, nie? To jest toster i to są tosty, ale to są same krągi takie upieczone jakby. Natomiast w tostownicy bierzemy kanapkę całą, tak? Czyli mamy kromkę z, nie wiem, z szynką i serem, zamykamy, wkładamy do tostownicy, którą się od góry zamyka, to co ja mam, co widzieliście kiedyś u mnie na filmiku, unboxing tostów, odsyłam do tego filmiku, i to jest dla mnie tostownica, gdzie otwieram, już mam gotową taką zagrzaną jakby kanapkę, tak? Natomiast też słyszałem na to wyrażenie sandwich. Super. A co sandwich oznacza po angielsku? Kanapkę. Tylko i wyłącznie tyle, więc mówienie, że na przykład to, co wyjmuję z tostownicy, to jest sandwich, jest po części poprawne, a po części głupie, bo tak jak mówię, to jest dawanie po prostu zwykłemu słowu nadawanie szerszego znaczenia, szerszego w sensie konkretniejszego, tak? Niż pierwotne słowo. Tak samo ten liquid. Liquid to jest po prostu ciecz, albo ciekły, nie? Ja się zastanawiam się, jakie tu jest, bo nie mogłem znaleźć, dojść do ładu między cieczą a płynem, jak jest po angielsku. Wydaje mi się, że ciecz to jest liquid, a płyn to jest fluid, ale nie jestem akurat tego pewien, bo przykro mi, moi drodzy, ale ciecz a płyn to nie są te same rzeczy, tak? Ciecz to jest coś w stanie ciekłym, to jest jeden ze stanów skopienia, natomiast płyn to jest substancja, która może, powiedzmy, wypełnić naczynie z dowolnego kształtu, więc płynem nazwiemy, płyn właściwie to jest ciecz, gaz i plazma, tak? Te trzy stany skupienia można powiedzieć, że to jest płyn, gdzie ciało stałe nie będzie płynem, wiadomo, tak? Bo nie jest w stanie wypełnić naczynia, tak? Mamy wiaderko z wodą, czy wiaderko z, nie wiem, dwutlenkiem węgla, no wiaderka z plazmą ciężko by było mieć, ale powiedzmy, że coś takiego by istniało, no to będzie, to wszystko nazwiemy płynem. No, a wy tutaj uparcie, że to jest liquid, a nie melasa. Uwaga, melasa, moi drodzy. Melasa to jest po prostu taka nazwa zwyczajowa, nazwa z technologii żywienia, tak to określam sobie. Melasa to jest to po prostu płyn złożony w większości z
Gdzie płyn i ciecz mogę w tym momencie używać zamiennie. Płyn, ciecz w większości stworzona jest właśnie z glikoli, glikolu etylowego, z gliceryny i jakichś tam odpadkowych rzeczy z roślinek i tak dalej, ponieważ glikol właśnie powstaje przy rafinacji cukru. Tak, z trzciny cukrowej odzyskujemy cukier, czysty cukier, biały, sacharozę, czy tam na przykład z buraków cukrowych. I ta pozostałość taka lepka, ciemna i tak dalej, to jest właśnie melasa. Tyle, że melasę właściwie możemy uzyskać, powiedzmy, z większości owoców można uzyskać melasę na przykład ze skórek tych owoców, tak? I ta melasa jest naprawdę szeroko wykorzystywana i jednym właśnie z wykorzystań takiej melasy jest właśnie jako baza tego olejku, na przykład też tak można nazwać, do e-papierosów, tego wkładu właściwie, o, tak można to powiedzieć. Tak więc tutaj po prostu odnośnie nazw, to tutaj to jest strasznie porąbane, no bo tak jak mówię, no kurde, każdy jakiejś tam innej nazwy próbuje używać i tak dalej. A tak jak mówię, to jest takie przyjmowanie nazewnictwa, dlaczego? W sumie nie wiadomo dlaczego, no tak po prostu przyjęło się, że będą nazewnictwa takie śmieszne. Dla mnie na przykład to jest głupie wręcz, że tak jak mówię, no zwykłe słowo, któremu nadaje się jakieś szersze znaczenie. I nawet spotkałem się, tylko nie jestem w stanie teraz wymienić przykładów, ale pamiętam, że jest coś, co po prostu polskie słowo, które ma nadane takie właśnie konkretne znaczenie zamiast zwykłego prostego. Tak więc dobra, nie czepiajmy się po prostu tu nazewnictwa, znaczy kurczę, ja się zawsze czepiam nazewnictwa, no to jest ten problem. A wyście też tu strasznie czepialiście i po prostu stąd to cała taka słowna nazwowa konfrontacja między mną a wami w większości, chociaż niekoniecznie, bo tam też kilka osób realnie popatrzyło na to i mówi, no tak, ale to jest to i to. Ale nie o to chodzi. Ogólnie, co miałem poruszyć dalej, że temat jakby, temat tego vloga, bo tutaj od nazewnictwo wszedłem, a ogólnie tematem vloga chciałbym powiedzieć, znaczy, Jezus, czemu ja nie umiem mówić? O, właśnie mi się film zrenderował, usłyszałem, zajebiście. Czemu ja nie umiem mówić czasem w takich sytuacjach? Tematyką tego vloga powinno być to, co w tytule, czyli właściwie jaka jest różnica, znaczy różnica przynajmniej w mojej opinii, między właśnie młodzieżą dzisiaj, czyli tak naprawdę wami, a młodzieżą jeszcze jak ja byłem. Tak naprawdę, wiecie, różnicy dużej nie ma, aczkolwiek cały internet huczy, nie? Gimby nie znają, za moich czasów i tak dalej, nie? To jest kwestia tego, że inaczej faktycznie, inaczej troszkę było te 10 lat temu, czy nie wiem, tam powiedzmy, czekajcie, 14 lat, ile mi temu miałem, 7 lat temu miałem 14 lat, tak? Troszeczkę inne czasy były 7 lat temu, a troszeczkę inaczej jest teraz, tak? Teraz wszystkie dzieciaki latają kurwa z iPhone'ami i tak dalej. A jak ja miałem 14 lat, to telefony komórkowe tak na szerszą, na szerszą skalę to tak dopiero raczkowały, tak właściwie, nie? No dobra, nie, powiedzmy jak miałem te 10, 11, o, no to 10 lat temu, dopiero telefonia komórkowa to tak raczkowała, tak? Nie było tak, że każdy, nie wiem, dzieciak miał, o, jak ja byłem chyba pierwszą albo drugą osobą w mojej podstawówce, jakoś w trzeciej klasie, czy tam czwartej, która miała telefon komórkowy, nie? I to było takie, nie, a dlaczego miałem? Bo mój ojciec na przykład tam miał firmę i coś tam, miał telefon na firmę, później dostał jakiś inny telefon firmowy i w sumie to był dla niego i mi po prostu dał ten starszy, nie? Ale nie wiem, jakoś nie było, znaczy był taki, nie, to nie myślę, że nie było takiego momentu, wie, chwalenia się, ja mam taki sraki telefon, bo niewiele osób miało telefony, raczej się nie chwaliło, tylko było na zasadzie chwalenia się nową zabawką, a nie, że chwalenia się nowym sprzętem, a dzisiaj to właśnie w ten sposób jakby, tak przynajmniej w mojej opinii wygląda, tak, po prostu inne czasy, dzisiaj to jest bardzo łatwo dostępne i każdy dzieciak ma tablet, telefon, srajtefon, kurwa, Apple, srajfle, komputery, laptopy i tak dalej, tak. Nie było tego, za moich czasów tego nie było, nie wiem, ktoś miał jakiś tam komputer, nie wiem, poszedłem do kumpla na urodziny, on miał komputer, kurwa, z jakimś, w ogóle nie z Windowsem i tam się odpalało tylko dwie gry i to było wszystko, tak, co on miał. Także mówię, po prostu jakby realia były trochę inne, a podejście myślę, że podobne, ale nie zawsze. Dobrym przykładem jest to, jak pamiętam właśnie koniec podstawówki, gimnazjum, mieszkałem w Krakowie na Azorach i tam miałem takiego kumpla Dominika. Myśmy się trzymali razem w ogóle.
I pamiętam, jak normalnie co pół roku mniej więcej padało hasło: o Boże, stary, kurwa, rok temu to my byliśmy tacy głupi. O kuźwa, naprawdę, byłem takim dzieciakiem. Nie, teraz to ja szerzej patrzę, teraz to ja coś ten, więcej wiem. I faktycznie to co pół roku takie coś siadało i za pół roku z powrotem. Kurwa, pół roku temu mi się wydawało, że tyle wiem, a tak naprawdę gówno wiem i tak dalej, nie? Natomiast teraz to jest: ej, hello, ja mam 15 lat i palę fajki, więc to życie, dziwko. Kurwa, tu z kumplami wczoraj wypiliśmy 3 flaszki normalnie na dwóch, nie? No słuchaj, po prostu, o kurwa, biba była taka normalnie. Ale spoko, nie, byłem trzeźwy, spoko, mama nic nie wiedziała. To są strasznie śmieszne teksty, no w ogóle wiecie, że... nawet ja to słyszałem ostatnio, jakoś w autobusie jechałem i dwóch jakichś ziomów tutaj, kurwa, z tego, z Kurwanowa, jedzie dwóch ziomów. Może z 2-3 lata młodszych ode mnie. Także nie tak dużo, tak, ta 18, 19, tak to powiedzmy. I tak, ja, wiecie, usypało, nie, to: o kurwa, dzięki, stary, wczoraj mi odprowadziłeś, bo ja pierdolę tak naprany, nie? O słuchaj, opaliliśmy tyle flaszek, że słuchaj, ale dzięki, że mi zaprowadził. O, widziałem, jak ty tam też się tarzałeś, coś tak. Mówię, tak, kurwa, mali, po prostu chwalę. I niestety ten aparat ma tendencję do wyłączania się. Mówię, za moich czasów faktycznie chwalenie się, kto ile wypił, to się skończyło na zasadzie gimnazjum, tak? Na poziomie gimnazjum, a nie jakiegoś. A tutaj goście, którzy teoretycznie się wydają już być pełnoletni. Masakra po prostu, jak dla mnie. Muszę częściej patrzeć tutaj w obiektyw i w ekran, ale dobrze mi się patrzy tak gdzieś tam w dali do was, mówicie. Cóż, no i najlepszy tekst, który w tym momencie pada, to jest: wierz, moja mama nic nie poczuła, nie? Kurwa mać, to jest po prostu żenada. Jak ja bym wrócił na pruty do domu, to moja mama pierwsze co, zaczęłaby się ze mnie śmiać, a później by mi kazała się położyć spać. I żebym się nie mył, bo żebym najpierw się wyspał, a później dopiero rano się umył. Czego znowu nienawidzę, bo często właśnie to, co mówię, tam w komentarzu pisałem pod tymi papierosami, że właśnie jakbym gdzieś był w jakimś, powiedzmy, klubie czy innym gównie, gdzie nienawidzę chodzić, ale powiedzmy, że pójdę na jakąś imprezę i bym był, i na pewno dużo jest osób wtedy, które pali. Znaczy ja nie wracam nigdy, to jest przede wszystkim, tak? Nigdy nie doprowadzam się do takiego stanu, żebym był pijany, tak? I nie wracam pijany do domu, a jest to według mnie przynajmniej... Idź mi stąd, mucho. Straszę muchę tym sznurkiem do prania. Wiecie, pójść na imprezę i się napróć, tak? Najebać się, to jest po prostu żenada według mnie. Wiadomo, zdarza się, mi się też zdarzyło i zdarzyła mi się bardzo też nieprzyjemna sytuacja z tym związana, ale i tu nie będę przytaczał i opowiadał. Natomiast... Ni chuj, nie chcę odlecieć mucha, nieważne. Natomiast mówię, no samo to, że o, naprułem się wczoraj, wróciłem do domu pijany, o, moja mama nic nie poznała. Boże święte, ile ty masz lat? No 5, no co my w przedszkolu jesteśmy, no... Pierwsze dni... W ogóle nie doprowadza się, nie powinno się doprowadzać do stanu, gdzie jest się najebanym. Koniec i kropka, tak? Czuję, że o, mam już odpał, to sobie usiądę, posiedzę, popierdolę jakieś bzdury i tyle, tak? Można się też, no tak jak na przykład na studniówce, można się powiedzmy bezpiecznie nawalić, tak jak ja, gdzie po prostu, no było śmiesznie, czuję, że byłem zmęczony mega i tak dalej i siadłem sobie i siedziałem i coś tam gadałem z kimś i już nie będę pił, bo po co, nawet nie było co. To jest inna sprawa. I co, wróciłem sobie do domu, wsiadłem, wszystko absolutnie pamiętam, ja wsiadłem do samochodu, super, wiedziałem, o, jestem w samochodzie, jest bezpiecznie, to mogę się kimnąć, je. Odbudziłem się nagle pod domem. Mówię, no to super, nie, już jest to za mną, wróciłem do domu. I moja mama: o, faktycznie pijany jesteś, ha, 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 coś tam, nie, jak było, nie? Więc według mnie zupełnie normalna reakcja. Gorąco jest. Ja sobie ubrałem taką koszulę, żeby jakoś wyglądać. Jest po prostu gorąco. Także to no. A wracanie napierdolonym do domu, jak się ma 15 lat i kurwa jakieś pretensje od matki, no to sami do tego doprowadzacie, to nie rodzice są głupi, to wy jesteście głupi. Koniec, kropka.
No ale mówię, i tu jest taka no, różnica między gimbem wczorajszym a gimbem dzisiejszym, nie? No, dużo można by tu różnic wymieniać, ja chcę tylko na przykładzie, kolejna, może nie różnica, ale kolejny problem dzisiejszego społeczeństwa, tego wieku, jest to, że absolutnie nie umiecie czytać ani słyszeć, czytać ani słuchać ze zrozumieniem. Właśnie odnośnie ostatniego vloga o papierosach i e-papierosach, w ogóle nikomu z was do głowy nie przyszło, żeby przesłuchać od początku do końca vloga ze zrozumieniem. Ponieważ iż gdyż, nazwa jest nazwą, o papierosach i papierosach, tak sobie go nazwałem, dzisiaj się też jakoś dziwnie nazwę. Natomiast, czy ja tam mówiłem szeroko o papierosach i e-papierosach, wyjaśniłem mechanizmy działania? Nie. Ja tam przedstawiłem wam tylko i wyłącznie swoje doświadczenia związane na przykład z ciszą, związane z papierosami, moją opinię własną. Odnośnie e-papierosów przedstawiłem, no też jakby moje doświadczenie przede wszystkim i de facto odnosiłem się cały czas i wyłącznie do czystej melasy, czyli do tego wkładu, który nie zawiera nikotyny, tak? Wkład, który nie zawiera nikotyny. Jeżeli byście oglądali to z uwagą, ja byłem troszkę zmęczony, więc nie wyjaśniałem wszystkiego po kolei, bo to troszeczkę w waszej kwestii też czasem leży to, żeby zrozumieć, co rozmówca do was mówi, a nie na zasadzie, że macie mieć wszystko podane na tacy. O właśnie, dzisiejsze społeczeństwo chce mieć wszystko na tacy. Kiedyś się zajebiście kombinowało ze wszystkim, tak? A dzisiaj najlepiej by było wszystko mieć kurwa podane na tacy, bez zrozumienia, bez zastanowienia i tak dalej. No i dobrym przykładem tutaj też jest matura, tak? Matura 2004, policz całkę powierzchniową. Matura 2017, połącz kropki, podpowiedź, wyjdzie słoń. Naprawdę, i do tego dążymy. Matura nie trzyma poziomu, tylko matura jest dostosowywana do poziomu nauczania. Poziom nauczania jest chujowy, ludzie się w ogóle nie chcą uczyć. I matura jest coraz prostsza w mojej opinii. Chociaż oczywiście siadają po prostu czasem zadania, które są pojebane. Zadania, które są trudne. I faktycznie, albo nie wiem, czasem na przykład siada jakiś cięższy formularz, natomiast po prostu obrazek, który wczoraj w internecie widziałem, mówiący bądź takim hojrakiem, idź, tam 27 chyba czerwca, bądź hojrak i idź odebrać wyniki z matury. I coś tam, że żałoba narodowa. No ja mówię, no kurwa, ale ludzie, jak ja odbierałem wyniki z matury, to wiecie, co mnie interesowało? Nie interesowała mnie matura. Ja pracowałem w tym momencie. Ja pracowałem. Mnie obchodziło, czy kurwa kabel wisi prosto, czy krzywo. Czy się przepierdolę przez jakąś tam betonkę, czy się nie przepierdolę. Czy położyłem peszel w dostatecznie głęboko pod kamieniami, czy samochody po nim przejadą i go rozpieprzą i kabel się rozerwie. To mnie interesowało. Bo pracowałem. W ogóle matura to było kiedy to było? Tak? Bo ja już pracowałem od miesiąca. No może nie od miesiąca, no ale od 2 tygodni powiedzmy, tak? I przyjechałem po wyniki z matury, spotykam moją nauczycielkę od matematyki, ona, no, panie Poremski, jak zwykle pan spóźniony. Ja mówię, no tak, pani profesor. Znaczy nie, ja mam do niej zajebisty szacunek, natomiast jeżeli pokażecie mi chociaż jedną osobę w szkole, od podstawówki do liceum, która ma profesurę, prawdziwą profesurę, jest profesorem, a nie magistrem. Bo magistrem to ja mogę być za 2 lata. Mogę być magistrem. To jest chuj, tak naprawdę. I to są przez to magistrze, ale mówi się pani profesor. U nas na uczelni, jak się powie do kogoś panie profesorze, a ktoś jest doktorem, to cię poprawi. Przepraszam, ale ja nie jestem profesorem, ja jestem na razie tylko doktorem. Profesury jeszcze nie mam. No. Bo od doktora do profesury to jest dopiero długa droga. No, także... Także to inna sprawa. No i mówię, pani profesor, wie pani, ale no ja z pracy wracam. Aha, no to dobrze, a gdzie pracujesz? No tutaj na budowie, coś tam z kablami. Aha, dobrze, no to idź, żeby ci nie zamknęli szkoły, żeby odbyć sobie wynik. No i po prostu po pracy pojechałem, kurwa, brudny, zmęczony, miałem to w dupie i odebrałem wyniki, spoko. No i do domu, nie? I byle się, kurwa, byle coś zjeść, wykąpać się i mieć spokój do końca dnia. Co mnie obchodzą jakieś tam, naprawdę, te wyniki w ogóle absolutnie nie...
czekajcie. No, nie mogę tej mowy zrzucić. W ogóle jakby nie było mi to w głowie, że o mój Boże, co będzie jak dostanę wyniki. Nie, to było normalne, dostanę wyniki, wiem, że dobrze napisałem. No. Także to mniej więcej w ten deseń wchodzi, ale nie martwcie się, to jest jakby nie znak waszego pokolenia, bo tu o gimby, nie? To nie jest wasze pokolenie, to jest tak naprawdę całe nasze społeczeństwo. No właśnie, w naszym społeczeństwie jest dużo kurwa ekspertów od wszystkiego, od każdej dziedziny życia są eksperci i właśnie wy to pokazaliście, w końcu ją zrzuciłem, ale sobie odleciała. Wy to właśnie pokazaliście tutaj pod filmem, że wszyscy z was są ekspertami. Ciekawe ile z was, bo to może też dziewczyny to coś pisały tam. Ile osób z wszystkich was, tych nie wiem, 150 komentarzy czy więcej, które tam są, ile z tych osób jest pełnoletnie? Ile z tych osób jest starsze ode mnie? Ja mam 21 lat. Ile z was jest starszych ode mnie? Prawdopodobnie z tych, które pisały komentarze, prawdopodobnie nikt, może 2-3 osoby. Pełnoletnich może jest trochę więcej. Większość z was ma pewnie około 14-16 lat, coś w tym deseń. Ale jesteście ekspertami od palenia. To też świadczy o was tak właściwie, tak? Też porażająca logika, nie wypowiadaj się Hanta, bo ty nie palisz. No tak, to jest akurat świetna logika, godna bruku. Zawsze przypomina mi się to ideał sięgnął bruku, które zawsze jest inaczej interpretowane niż ja to interpretuję, to nieważne. Skoro nie palę, nie mam się prawa wypowiadać o papierosach. O kurwa! Jak najbardziej mam prawo się wypowiadać o papierosach. Właśnie dlatego, że nie palę i właśnie dlatego, że jestem jedną ze stron jakiegoś, nie wiem, twierdzenia, tak? Czy jakiegoś nierównania, bo to jest głupie sformułowanie. Tylko powiedzmy w konflikcie palenia, w dyskusji o paleniu ja byłbym jedną ze stron, tak? Jako osoba właśnie niepaląca, tak? Bo osoba paląca i osoba paląca nie mają o czym dyskutować o paleniu, bo po prostu obie palą, tak? I zajmują to samo stanowisko. Ja zajmuję wręcz przeciwne stanowisko. I owszem, mam prawo mówić o tym, co sądzę o papierosach. Plus, nie poruszyłem wszystkich kwestii w tym vlogu, bo nie miałem takiego absolutnie zamiaru. Poruszyłem tylko daną kwestię, dane wąskie, nie twierdzenie, tylko dany wąski dział tego. Natomiast wy to odebraliście jako całość, tak? Jako cały stan mojej wiedzy, co jest właśnie brakiem czytania i słuchania za zrozumieniem. Zawsze mi się musi trafić, że mieszkam koło jakiegoś przedszkola czy szkoły po prostu. I dzieci jakieś słychać na dole. Kurwa, gotuje się tu na tym balkonie. Brak rozumienia treści, tak to nazwijmy. Że likwid z nikotyną. Owszem, spróbowałem później zaciągnąć się takim likwidem z nikotyną. Wiecie, jaka jest różnica? Cholernie pali w gardło, znaczy nie pali, tylko tak szczypie, drażni strasznie gardło i płuca. I to jest jedyna różnica. Nic absolutnie więcej. Więc dla mnie to nadal jest bujda. To wszystko jest palenie dla palenia. Tak jak to dobrze ktoś tam komentarz napisał, że zapala się po to, żeby... zapala się po to, żeby zlikwidować takie rozdrażnienie spowodowane tym, że się nie pali. To jest po prostu totalne uzależnienie, tak? Robienie z czegoś tylko dlatego, żeby nawet nie czuć się lepiej, żeby nie czuć się źle, ale to, że się czuję źle, wynika z tego, że tego nie robię. Głupota. Jak dla mnie głupota. To jest prawie jak definicja szaleństwa, tak? Powtarzanie w kółko tego samego i oczekiwanie innych efektów. No sorry, a nie jest tak? Możecie oczywiście, piszcie komentarze, piszcie, to jest bardzo ważne, piszcie komentarze, rozmawiajmy, dyskutujmy. Będzie kolejny vlog, tak? Ale mówię, eksperci od wszystkiego i w naszym narodzie jest pełno ekspertów od wszystkiego po prostu. Ja siedzę na przykład na portalu Joe Monster, znaczy siedzę, w sensie oglądam strasznie dużo przede wszystkim filmików tam, czasem jakieś artykuły i często też artykuły czytam, ale nie wszystkie są dla mnie interesujące, ale dużo artykułów czytam i przede wszystkim praktycznie wszystkie filmiki oglądam, poza jakimiś durnowatymi.
Dużo bardzo filmików jest bardzo z ulicy, tak? Rejestrowane jakimiś kamerami w samochodach. Eksperci od wszystkiego, bo on tak mógł zrobić, bo on nie mógł tego zrobić, bo kodeks taki, paragraf ten, kurwa, nagle wszyscy znają kodeks drogowy, niesamowity, wszyscy znają, kurwa, kodeks jakiś tam prawa karnego, jakoś tak się to nazywa. Znaczy, no, prawo karne w sensie, nie? Kodeks drogowy, kurwa, wszystkie po prostu księgi, kurwa, te, no, Jezu, jak się ten kierunek studiów nazywa? Adwokackie. Wszyscy nagle są adwokatami, tak? Wszyscy znają wszystkie kodeksy. To jest po prostu niesamowite. Internet jest pełen takich ludzi, tak? Telewizja jest pełna takich ludzi. Zobaczcie na telewizje śniadaniowe. To są ludzie, którzy wiedzą wszystko na każdy temat. Absolutnie, kurwa, nie. Oni wszystko czytają z tych cholernych telebimów. Nie telebimów, to się jakoś inaczej nazywa. Te ekrany, które im rzucają tekst. Oni wszystko z tego czytają. To jest ich cała wiedza. Oni nie mają o niczym pojęcia. Oni mają tylko wyglądać i mówić, tak? Ja tutaj muszę... Niekoniecznie muszę wyglądać. Muszę mówić i muszę jeszcze o czymś mówić, tak? Na temat konkretny. Nikt mi tu nie przedstawia, nie rzuca kartek, nie podpowiada na ucho przez słuchawkę. Wybaczcie, że nie mam żadnych słuchawek. Nie mam tutaj żadnego, nie wiem... Żadnego tutaj, nie wiem, ekranu, mogę wam to nawet pokazać później. Nie chcę na razie, przedstawię wam, popatrzcie, to jest mój balkon, są rowery jakieś, czekajcie, bo nic nie widzę, są rowery, balkon, ręcznik jakiś, który się suszy i to jest tyle, tak, nie mam tu żadnego czegoś, co mi podpowiada, muszę tylko kamerę teraz ustawić z powrotem, tak jak była, tak. Nie mam tutaj nikogo i niczego, co mi by podpowiadało. Tak sam muszę myśleć. Oni nie muszą w ogóle myśleć, tak? Polityce, w ogóle, właśnie, ostatni temat. Wybory teraz do Europarlamentu. I to już będzie praktycznie koniec podsumowanie tego filmu. Wybory do parlamentu, Europarlamentu, które teraz były. Widziałem, pierwsze co, widziałem na, chyba na wykopie, to był obrazek z wykopu, znaczy nie, przepraszam, to jakby był sondaż zrobiony na wykopie i ktoś to skleił ze swoim tekstem jako obrazek, było w internecie gdzieś tam. Po pierwsze, ja pierdolę, jak można zrobić coś takiego jak sondaż na stronie wykop.pl? Strona wykop.pl to jest kurwa zbieranina śmieci, to jest więcej pożytecznych rzeczy znajdziecie u mnie w śmietniku, kurwa w kontenerze na dole, w bloku, niż na wykop.pl, tak? I sondaż na wykop.pl, to już w ogóle było bardzo zabawne. I były właśnie te partie podpisane z takimi niskimi słupkami i to jest prawica, tak? W ogóle nowa prawica, czy inne gówno, to Korwina, tak? I taki bardzo wysoki słupek, nie? I pod tym był tekst dodany przez autora tutaj tego całego obrazka, tekst, że na szczęście, ale do wzięcia udziału w wyborach, czyli do głosowania, nie wystarczy legitymacja szkolna. Trzeba mieć dowód. I tak to naprawdę niestety było, no bo internauci to w dużej mierze są też 15-latkowie, tak jak duża część z was. I nie, tutaj absolutnie nie, to nie jest żaden dla was pojazd ani nic, bo cały film jest o tym przecież. Że całe nasze społeczeństwo jest takie w tym akurat momencie, tak? W tym akurat czasach, więc tutaj jakby nie czujcie się dołowani albo nie czujcie się tacy osaczeni, bo tak naprawdę całe społeczeństwo w tym momencie tak wygląda, tak? I można powiedzieć, że jedna grupa jest taka, inna jest sraka. I właśnie to wam próbuję w tym filmiku przedstawić. Jeżeli do tej pory nie zrozumieliście, o czym film jest, to teraz mówię, próbuję wam przedstawić, jak wygląda nasze społeczeństwo dzisiaj i że to nie tylko dotyczy wszystko gimbusów, tylko całego naszego społeczeństwa. Całe nasze społeczeństwo jest takie, że po prostu, kurwa, drugiemu nie da, jak sam nie będzie miał, nie? Czy tam, nie wiem, sam nie będzie miał, ale drugiemu nie da, czy coś w tym rodzaju, tak? No i mówię, ten wysoki słupek Korwina, po prostu śmiej na sali. Wyniki wyborów. Korwin dostał 7%, to są 4 mandaty. To są 4 osoby, które ni chuj nic kurwa nie zrobią. Co więcej, nikt z nich nic nie zrobi. Frekwencja wyborów to było 22%. Frekwencja wyborów do Europarlamentu 22%. Przypominam, że wybory prezydenckie i parlamentarne normalne sięgają tak
mniej więcej dwa razy tyle. No powiedzmy do 48-9%. Jeszcze nie pamiętam od maleńkiego, nie pamiętam, znaczy odkąd sięgam pamięcią, o, to jest dobre sformułowanie, odkąd sięgam pamięcią, nie pamiętam takiego momentu, kiedy było więcej niż 50% na jakichś wyborach. Ale 22% frekwencja, czyli 4 na 5 osób miały to, dobrze, bardzo, 4 na 5 osób miały to głęboko, kurwa, w dupie. Łącznie ze mną i całą moją rodziną. Wiecie, co robiłem w niedzielę? Leżałem sobie na wsi, kurwa, na leżaku, jajami do góry, smażyłem się na słońcu, czekałem, aż mi się usmaży karkówka i popijałem sobie browar. I robiłem zdjęcia mojemu najmłodszemu bratu. To było wszystko, co robiłem w niedzielę. Miałem wszystko serdecznie, głęboko w dupie. Łącznie z całą moją rodziną. Bo po prostu wybory do Europarlamentu, to jest samo w sobie już jest żenadą. Tak samo jak Eurowizja na przykład. I ta cała, że o mój Boże, ból dupy, bo nie wygrali nasi z chujową piosenką. Tylko wygrała jakaś, nie wiem, gość, który jest babą, która jest drag queenem. Chuj wie, o co chodzi z tą osobą. I też miał chujową piosenkę. Wszystkie te piosenki są chujowe. Eurowizja to jest, kurwa, robienie show dla robienia show. I to już po najmniejszej linii oporu. Tam po prostu osoby, które tam występują, to jest, kurwa, po prostu żenada pędząca na żenadzie, poganiająca żenadę. No, ludzie, naprawdę. I nagle wszyscy mają ból dupy, a przecież nikt, kurwa, nigdy tego nie oglądał. No i o co w ogóle chodzi, tak? A machanie cyckami? Zajebiście. Ja uwielbiam cycki, ale machanie cyckami jako oznaka polskości, no to kurwa trochę się coś mi tutaj nie zgadza, tak? Lubię oglądać cycki, ale no do cholery jasnej, czy to jest symbol polskości, czy to jest symbol naszego narodu? To w jaki sposób nas wyraża, nas jako Polaków? O chuj chodzi. No i kończąc już temat wyborów, tak jak mówię, 22% frekwencja, że na da. Według mnie powinien być wpis do konstytucji, że wybory są nieważne poniżej jakiejś frekwencji. Skoro wszystko jest przegłosowywane większościowo, to tak samo powinno według mnie być z wyborami. Jeżeli większość narodu, czyli ponad 50% uprawnionych do głosowania, czyli jeżeli większość narodu przystąpi do głosowania, wybory są ważne. Jeżeli większość wyborców nie, znaczy większość obywateli nie przystąpi do głosowania, wybory powinny być nieważne. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, wybory do parlamentu, jeżeli o te wybory chodzi, to, Boże, jaki ten vlog będzie długi, myślę, że nie byłoby ciężko. 46 do 48% jest mniej więcej zawsze. Myślę, że spokojnie by było te ponad 50%. Wybory do Europarlamentu? No sorry, do powtórzenia, 22%. Wszyscy mają to w dupie. Dlaczego? Bo nie ma na kogo głosować. To są wszystko ci sami ludzie, te same, kurwa, mordy od, kurwa, czasu socjalizmu w Polsce. Bo to nie była komuna, tylko był skrajny socjalizm. To ktoś tam tłumaczył jakaś historyczka. Nieważne. To są te same mordy non-stop. Nikt nie chce na nich głosować, wszyscy są nimi zmęczeni. No i Europarlament. No i oni, co oni tam zrobią? Co zrobi prawica Korwina w Europarlamencie, kiedy ma 4 osoby? Kiedy w Europarlamencie nie mam pojęcia, ile osób zasiada, ale w kurwę dużo, jeżeli z samej Polski jest tych osób kilkaset. A Europa, znaczy Unia Europejska, przepraszam, ma dosyć sporo członków, państw członkowskich, więc naprawdę sporo osób musi w tym parlamencie zasiadać. Więc co zrobi prawica Korwina? Nic. Absolutnie, kurwa, nic. Cieszenie się, że ma dostał 7%. Super. Co z tego wynika? Nic. I poszukajcie sobie z ostatnich dwóch sezonów. Właśnie, we Wrocławiu, jak byłem na CD Action, spotkałem Dakana. Nie spotkałem go na imprezie. Dakana tego z Piątek The Series. I spotkałem go nie na imprezie, tylko spotkałem go w barze. Zajebiście miłe to jest, że spotkać taką osobę, którą się ogląda w internecie, tak? Bo tych, nie wiem, Roków Rojów to ja po prostu znam, nie? Natomiast osobę, która nie jest związana też w ogóle z gamingiem, prawie że nie jest związana z gamingiem, bo graczem jest, ale nie tworzy filmików z gier w internecie, tylko tworzy kabaret. Fajnie strasznie było go spotkać. Tak po prostu.
Także Dakana pozdrawiam, ale Dakan miał właśnie taki odcinek z Piątek The Series, tylko nie wiem, czy to była ostatnia, czy przedostatnia seria, właśnie o polityce, nie wiem, czy to było przy okazji innych wyborów, właśnie o polityce. I on na sam koniec przytoczę teraz to, co on zrobił. Siadł właśnie w takiej ławie, udając polityka w garniturze i tak dalej, to właśnie było część kabaretu, że on... Okej, aparat już mówi mi, skończ vloga, bo się cały czas wyłącza. I pytanie tam gdzieś z sali padające... pytanie z sali padające... co pan sądzi o czymś tam, czymś tam, czymś tam? A Daka mówi tak... bardzo, bardzo dobrze, że to pytanie zostało zadane, bardzo dobrze, że to pytanie padło, to jest bardzo ważna bardzo ważną kwestię tutaj muszę poruszyć. Mianowicie... chuja wiem... chuja zrobiłem, chuja zrobię i chuj mnie to wszystko obchodzi. Ja, proszę pana, jadę za miesiąc na Grecję, czy tam nie wiem, czy jadę teraz do Grecji na wakacje. Moja córka musi mieć stypendium na studiach, także dziękuję państwu bardzo, do widzenia.